Ej, moi drodzy, z tej strony Shiro. Kochani, kontynuujemy rozgrywkę w Reinet King League of Legends Story. I na wstępie. Pogrzebałem trochę, pobawiłem się. I tak, dodaliśmy trochę umiejętności. Więc teraz MF-ka ma każdy ładunek szybkiego kroku zapewnia dodatkowe 2% szybkości. W Braumie dodałem. Co ja tam dodałem? A, prowokacje. Prowokuje przez jedną turę krócej, ale zmniejsza obrażenia otrzymywane podczas prowokacji o 20%. To będzie dla Brauma w sumie spoko. I dla Ari dodałem jeszcze... To nie to. O, w bajcie dodałem. Zwiększa próg niskiego samozdrowia z 30% do 40%. Reszty wam nie będę pokazywał, bo myślę, że na razie to nie ma sensu. Będę wam opisywał, co pododawałem w konkretnych... W konkretnych postaciach, przepraszam was za to, ale coś mnie zaczyna boleć gardło i jakoś tak ciężko mi się zaczyna gadać. Ponadto, pochodziłem trochę, pobawiłem się i zrobiłem lepsze bronie dla naszych tutaj kamratów. Więc tak, MFK teraz będzie miała złote smoki, których nie chcę jeszcze zakładać, bo chcę dać je tutaj właśnie do naszego pojemnika. Jak widzicie, te złote smoki są wyrąbane, nie dość, że dają HP, dają moc ataku o 496, to jest jedna, w sumie czwarta, można powiedzieć, naszego ataku. Dodatkowo to jest trafienie krytyczne 140, czyli 1,1%. Dodałem jej naostrzoną broń, tak jak widzicie. Więc myślę, że to się będzie fajnie spróbować. Tak samo zrobiłem jej żółwiowy kaftan, który zwiększa szybkość o 244 punkty. To też jest w sumie fajne. Większa moc ataku 56, wytrzymałość o 120, fizyczna obrona 48, no i takie tam duperelki. I tak, to już założymy na pewno, bo tego nie będę upgrade'ował, będę chciał tylko i wyłącznie broń zaupgrade'ować. Ukupowałem oczywiście przedmioty na 20 poziom, więc myślę, że przez jakiś czas to starczy. Co do Ari. Ari zyska kryształową kostkę, która też zwiększa jej dosyć sporo ataku. Dodatkowo zwiększa jej trafienie krytyczne. Teraz sobie jej to założymy. Dodatkowo szaty bitewne na Vori, które dodają znów moc ataku, trochę obrony, trafienie krytyczne kolejno 2,6%, no i szybkość o 4,6%, więc myślę, że też jest fajne. Dodatkowo i tam właśnie pododawałem różne bonusy, tak samo jak naszej MF-ce, też dodaliśmy jej ten sam bonus, dzięki czemu będzie miała właśnie tyle prędkości. To się może zdać. Braumowi kupiłem tarczę błogosławieństwa, ale... Niestety brakuje nam jeszcze trochę niebieskich odłamków do ulepszenia jej na fioletowy poziom. Tak więc w sumie mógłbym ją założyć. Może nawet ją od razu tak klniemy na poziom wyżej. Podarek Krakena, tarcza z błogosławionych krypt. Od razu będzie na niebiesko. No niestety na epicki nam już nie starczy. Mamy tylko 27 z 30, więc trzech nam brakuje. I dopiero wtedy będę cokolwiek tam mu dodawał do tej tarczy. No ta tarcza jest już teraz lepsza, naprawdę. No trochę wytrzymałości, 160 HP mniej, aczkolwiek myślę, że to nie będzie problem. Więc załóżmy mu to. I tak, MFK oddajesz niestety broń. Ofiaruj broń. Tylko czy ja to mogę podarować? Ej, ja nie mogę tego podarować. O kurde. Ej, to dobrze w sumie, że Braumowi tego nie dawałem. Już w sensie nie ulepszałem na trzeci poziom. Ej, no to Lipton. Myślałem, że będziemy mogli zrobić jakąś epicką broń, ale widzę, że nie. No dobra. Nie jest źle. Dajmy to. I niestety Braum wraca do swojej tarczy z powrotem. To była bodajże ta, prawda? Bo ta daje armora. Ta jest niby troszeczkę lepsza, ale... Ale zmniejszoną magiczną obronę 16 wytrzymało się 32, no trudno. Więc MFK jednak dostajesz tą broń już teraz. Myślę, że ci się tą spodoba. Mam już 2170 kurde TPS-a plus krytyka 11%. No i szybkości 2%. Też nam troszeczkę nasze umiejętności i szybkość wykonywania tych umiejętności przyspieszy. Ponadto, kochani, myślę, że na streamie piątkowym... czwartkowym, przepraszam. Tak, stream będzie tym razem... A nie! To nie ten tydzień, dobra. Stream będzie w piątek. Na streamie piątkowym myślę, że porobimy sobie jakieś tutaj questy poboczne. Zobaczymy w ogóle, jak one działają. Jeżeli niestety będą to jakieś tam fabularne takie questy, no to przejdziemy na DBD, co by sobie tam poklikać trochę przeciwko tym zabójcom. Więc tak to będzie mniej więcej zaplanowane. Na zakole napisano: wspienione dzikie fale, słońca jasne promienie, ruszajcie się wytrwale, wspólnie czeka was spełnienie.
Skomplikowane wzory zdobił ten cokół. Przyjrzyj się urządzeniu. Dostrzegasz to puste miejsce na fragmenty dysku. Tworzą kształt Słońca i Księżyca. Czyli to samo, co poprzednio mieliśmy. Musimy umieścić kamień słoneczny i kamień księżycowy. I tak, tu jest jakaś skrzyneczka. Eliksirki. W ogóle zauważyliście, że my nie kupujemy w ogóle eliksirów? Współpraca pierwsza. O wschodzie słońca czekała na nas miła niespodzianka. Przybyli nasi bracia i siostry z błogosławionych wysp. Bardzo długo się nie widzieliśmy, dlatego w powietrzu czuć nieśmiałe podniecenie. Natychmiast wyprawiono ucztę z okazji ich wizyty. Błogosławione wyspy to miejsce pełne magii, z pewnością ze sprawą Matki Węży, a fakt, iż nasi sojusznicy przemierzyli tak ogromną drogę, by zaszczycić nas swoją obecnością i nowinkami, zaiste zasługuje na miano błogosławieństwa. Nie mogę się doczekać rozmowy z ich starszyzną, by móc dalej chłonąć od nich wiedzę i przekazać im mądrość Matki Węży. Unoka z plemienia Buru. I nie mówcie, że to potrzebujemy Ilaoi, proszę. Szczęście nie. Na szczęście nie. Co tutaj będzie? Aha, tu jest przejście w tą stronę. Tutaj nic niby nie było, rozumiem, tak? Ale coś mi tu śmierdzi. Niby nic nie ma, ale to chyba musimy przejść i dopiero wtedy będziemy wiedzieć, czy coś tutaj jest, czy nie ma. Tak czy inaczej, przejście jest dopiero tutaj. Ja dalej to nie mam pojęcia. Dobra, idziemy na razie tędy. Niech będzie jak jest. Ej, przecież leciało inaczej. Dobra, pierwsza walka z naszym nowym sprzętem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zamrożenie razy dwa. To daje zamrożenie, pewnie zmniejsza szybkość 10%. To... Czyli rozumiem, że o 20% teraz będzie zmniejszać. 434 obrażeń plus krypnięcie. Czy to będzie pogrom? Ja go zabiję na hita. To cię nauczy. To jest piękne. Teraz mamy dwie tury niby tą prowokację. Ale jednak te zmniejszone obrażenia będą spoko. Zobaczmy, jak to mniej więcej się okaże. Tu już mamy 352 punkty obrażeń, to też fajnie. Więc możemy śmiało go atakować. Dodatkowa tura jeszcze wpadła. No kurczę, elegancko. Mam cię. No i MF-ka zaatakuje teraz. Jeszcze jedna tura? Kurde, spoko. W sumie możemy bez problemu uleczyć nas. Poślizganie. No to tutaj. Ogłuszenie, ale jeszcze mu tarczki nie zbili. I tak. 542 też możemy... Kurde, teraz 447 na pierwszej alei szybkości. To jest piękne. Zaatakujemy go tutaj i myślę, że będzie elegancko. Powinniśmy zabić. Jestem ci bardzo wdzięczny. Zaczenie też świetnie przychodzi teraz. Dostaniesz troszeczkę, ale to nieistotne. No kurde, 2000 krytyka. Kto następny? Serio, te bronie teraz, które robiliśmy, to jest genialne. Tylko przydałoby się też, żeby Ari trochę pozabijała, bo musi chyba 11 przeciwników pokonać. Żebyśmy zobaczyli ulta na trzecim poziomie. Więc teraz skupimy się trochę na Ari. Nawrócenie Ionianina. Gliniana tabliczka, na której znajdują się zapiski w alfabecie z Ion z Ionii. Zabijam. Niszczę to, co tamuje przepływ. Noga Kaburosa jest wszystkim. Czy nie lepiej zwrócić energię wszechświatowi, zamiast tłumić ją w sobie, aż nie strawi sama siebie? Taka właśnie jest droga prawdziwego wojownika Noga Kaburosy. Sama śmierć jest jej sługą. Dusze do niej wracają. Przypominają mi się nauki Zeda. Są jednak bardziej zrozumiałe. Mają jasny cel. Szkoda, że nie można usłyszeć, co mają do powiedzenia kapłani i kapłanki. Otrzymam namaszczenie jutro. Prowadziła mnie tu kręta ścieżka. Wiłem się jak uwięziony węgorz, ale tego właśnie chcę bogini. Któregoś dnia wrócę do dawnego mistrza. Pokażę mu, że uległ stagnacji. Otworzę mu oczy. Ej, nie wiem, czy to nie jest... nie wiem, skąd jest Kane. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest to zapiska Kane'a. Czy Kane jest z Ionii?
No bo w sumie tak naprawdę ilu mistrzów, czy mistrzów, ilu ludzi miał Z jako podopiecznych? Tego nie pamiętam. Dobra, ja chcę was w kombo. Proszę mi tutaj zejść. Chodź. Chodź głupia, chodź. Chodź głupia. Ej, powinnaś dostać, dziadubo. Nie rozumiem, czemu to czasem targetuje. Ja mam kulkę. Dobra. Naga żelaznej pięści. Zwiększa szanse na trafienie krytyczne do 100%. Efekt zostaje usunięty, gdy postać zostanie trafiona atakami z alei mocy. To może być w sumie spoko. Mimo iż może żelazną pięść, która zadaje dużo obrażenia, bo jak walnie krytyka Brauma, da mu tarczkę, więc to jest w sumie fajne. Tylko tu już kolejne 3 staki wleciały, kurde. To już nie jest fajne. Ari, ty musisz też wyleczyć niestety. Zaczyna nam to wychodzić. Musisz niestety, Ari, wyleczyć. 542, 645. Damy radę chyba, co? Przynajmniej się postaram. Dobra, będzie krytyk, będzie atak Brauma. Spoko, to nie szkodzi. Jeszcze więcej tarczki. Więc Braum, atakuj ile wlezie. 127. No, nie za dużo. Nie za dużo. Myślę, że teraz będzie ona atakować. Jest szansa, że będziemy mieć kolejną turę. Niestety nie było. Ale tutaj ładnie weszło 710. Super. Krytyk. Tłucz ile wlezie, chłopie, tłucz. Ja nawet sobie poczekam. O Jezu, ale ty już nie masz tamta. Ari, to ty musisz niestety zrobić to, co musisz zrobić, czyli termolet dziada. Tobie damy klepnięcie. To nie problem. Ari go szczarmuje teraz bez problemu. Ciebie gdzieś tam odrzuci. Ty użyjesz sobie pracy nóg, bo nie potrzebujemy w tej chwili żadnego ataku. Mogłabyś go już zabić bez problemu. Brown, ty daj taunta. Niech on ci wolnie jeszcze od krytyka. Będziesz miał na następną walkę już sporo armorka. Ari, ty leczysz wszystkich. Super. I ty znów praca nóg. No, atakuj. Choć jeszcze Brown jest. Dobra, ty się broń śmiało. 1013 armora. Będziemy tu jeszcze chyba leczyć, co? Aleja równowagi, no dobra. To możesz w sumie tą LB, czy LB, Boże, MF-kę uleczyć. Kolejna praca nóg. I znów krytyk. Więc 155. Już tamte straciłeś, niestety. Rób jeszcze jednego. Zaraz sobie paski też nabijemy. To nie jest żaden problem. Jeszcze jedna praca nóg. Dobra, Ari, ostatnie leczenie. Ale czy ty potrzebujesz tego leczenia? Chyba nie potrzebujesz. Możesz go zaatakować. Bo ty w sumie i tak zaraz się uleczysz. Naprawdę to jest fajne. No i standardowo możemy bez problemu ich walnąć w ten sposób. Braum, ty się broń. Masz tyle tarczy, że pewnie oni się przebiją, trochę minie. Niestety sporo nam zabierają te
te nasze debuffy. No, ale to w ogóle nawet nie ma gadania. Pod tym względem nawet nie ma gadania. I dodatkowa tura. Skupimy się na tym, żeby Ari zabiła. Mamy Brauma. W sumie niepotrzebnie ich zabijaliśmy. Braum przecież może tauntować dosyć sporo, więc... Użyjmy jeszcze tarczki. Koniec z miłym Braumem. Tym więcej armora, tym lepiej. Ari będzie pakować DPS-y jako jedyna. To 204, zanim to zbijesz, trochę mnie. Ale możemy chyba jedno klepnięcie walnąć. Dobra, natychmiastowe nie. Najpierw super umiejętność. Za 1000, no dobra, to zabijesz. Fajne jest, że przedmioty się zmieniają. Ubrania nie, ale te ich itemy, które mają w ręku, już się zmieniają. Dobra, awansują. Co mamy na 20 poziomie? Odłamek runy i nowa umiejętność, mistrzostwo przeładowania Illaoi ranga druga. Czyli możemy teraz chyba użyć kolejnych perków. No to jedno to samo leci. Nie musimy nawet tego czytać zbytnio. Każdy dostaje na poziomie mniej więcej to samo. Oczywiście inne umiejętności, ale mniej więcej to samo. I tak, czy tu Pike będzie mógł przepłynąć? Pewnie tak. Wiotka krata otoczona wodą, gdyby był tu Pike, mógłby tędy przepłynąć. Nie chcę ci nic mówić, ale teoretycznie Pike z tobą jest. I coś tutaj by było. Dobra. Zapamiętamy, przyjdziemy tu Pike'iem jeszcze. Tu jest trochę mobów. No niestety tędy przeleci. O, chodź za mną, chodź. Nie rozumiem tego, naprawdę nie rozumiem. No, atakujcie już w końcu. Staję hita i ja nic nie mogę zrobić. To jest głupota, straszna głupota, nie podoba mi się to. Patrzcie, ile życia straciliśmy, mieliśmy maksa. Mieliśmy maksa. Spoko, jest ta trzyfalowa walka, no ale dosyć sporo tego życia straciliśmy. Dobra, skupiamy się na Ari, żeby ona otrzymała jednak ten poziom. Dlatego ja będę zmiękczał. No, Ari będzie dobijać. Żebyśmy mieli już na następnym odcinku tego ulta. Jeszcze pudło wpadło. W sumie my chyba ani razu jeszcze nie spudłowaliśmy. Dobra, walnijmy jeszcze jego może zraz. Za Freljord! 150 i Ari chyba dobijesz teraz, prawda? 163, nie dobijesz. Ale on ma już chyba mniej HP na to pożarcie. O kurczę, czemu jest tyle staków tego cholernego... tej cholernej regeneracji, to jest bez sensu. Nie wiem jak z nimi walczyć. No przydałoby się uleczyć. Bajt 973. No nie, no ale ja szybkości. Zaczekaj, będzie walka. Ten kurde musiał tego debuffa walnąć. Nawet dwa razy. Dobra, Ari będziesz mogła dobić dwóch. I zaraz musimy zacząć leczyć. No. Nieco się chwieje. Musimy, bo jest naprawdę nieciekawy. Dla nas to łatwizna. Co teraz na prędkości? No czemu zamrożenie? Kurde. Czy czegoś nie widziałem? Nie widziałem, żeby on akurat wyglądał na aleję szybkości. Dobra. Mewka, ty już możesz bić bez problemów tego dzika. Tylko tak, w teorii nie byłoby problemu, jeżeli byśmy zrobili to w ten sposób.
No ale nie ma w sumie po co marnować tej many. Łatwizna. Jak to wali mi prawie po 700. Coś tu. O kurde, zapomniałem, że już się tam skończył. Wszystko muszę robić sama. O fuck. Dobra, chciałem dobrze, wyszło jak zwykle. No, tego panicza to my musimy dobić. Chyba, że zrespimy Brauma. Kurde, chcę wykonać tego questa i mi nie wychodzi. Stój w miejscu! Dobra, wybijemy tą Ari. Musiało boleć. Jeszcze odetkaliśmy życie za te staki, też jest spoko. Dodatkowa tura. Jeszcze jedna tura. Ile mamy procent? No nie ma tego napisanego. Ale chyba 20. To dawaj tamta, Brown. Broń się przed nim, bo jest naprawdę nieciekawy, jeżeli chodzi o te ataki. Naprawdę sporo hitują. Boję się, że zabiję. No ale nie zabiłem, dobra. To jest podpalenie. No, kurde. Oj, MF-ka, ty to jak zwykle. Dostałeś aż tarczkę. Mrożące prądy. No dobra, Ari. Masz 6 staków, to może ulecz wszystkich, co ty na to? My trochę ich posłabiamy tutaj. Jeszcze krytyk wpadł. Mam cię. Możemy w sumie użyć już taunta. Ari zaraz go uleczy. Więc myślę, że też możemy zaatakować. No kryt. Coś ty, bez kryta. Niemal tak dobre jak ciepłe mleko. No dobra, ale nie dostał? No się nie martw. Ratuj poro. Ej, dziwne. Zacinamy ich dalej. Ari, dotłukuj. Miejmy nadzieję, że wleci jeszcze jedna tura. Ej, wpadła do tego tura. Zaczyna nam to wychodzić. Masz kolejne staki, więc znów go lecz. Dobra, może wytrzyma. Miejmy nadzieję. Mam dla ciebie coś wyjątkowego. Już klepnięcie było. Jeszcze z jeden atak. Ale w sumie Kari walnie jeszcze ultem, to nie będzie problemu. No i spoko. Wszyscy mają prawie maksa. No i prawie naprawdę wszyscy mają maksa. Więc możemy już tłuc z tego bez problemu. Braumem znów dajemy tamta. Dajemy trochę tarczki. I dodatkowo myślę, że nie będzie problemem, jeżeli użyjemy poro. Chciałbym oblokować tą umiejętność tej Ari. Po prostu ciekaw, jak to wygląda. Z Ari teraz skończ. Kurde, nie skończysz jej. 363. A jeżeli chodzi o Bajta, zabijesz, ale... No dobra, nie będziemy ryzykować. Nie będziemy ryzykować. Tu jeszcze krytyk wpadł, więc kolejny bajs poleci. Ale kurde, ty mogłeś użyć ulta, dobra, nieważne. Dopiero się rozkręcę. Mogłeś użyć ulta, nie pomyślałem o tym. Dodajemy pracę nóg standardowo, no i ultujemy na nagę mroźnego serca. To jest i tak dopiero druga walka. To jest dopiero druga walka. Dawaj pracę nóg. Skąd ty masz te wytarczki, bo ja chyba nie ogarniam.
Skąd wy macie tyle tarczki? To jest jakiś overkill? No to wygląda. Pora ginąć. Dobra. Dotłukuj go. Już ta kreatura nam wpadła, więc akurat będzie na kolejną walkę. I tak, jeżeli użyjemy znów ulta, którego nie możemy użyć, więc jeżeli byśmy użyli zwodniczej kuli, by nam to wpadło, to moglibyśmy mieć szansę, że zabijemy Mordera. O ile wpadnie druga tura. Niestety nie wpadła. Wyczuwam strach. No ale nie wolno mieć wszystkiego. Dobra, bronimy się. I następny do kolekcji. Precyzyjna postawa, dobra, nabiję tarczkę na Braumie. To nie jest żaden problem. Którego teraz? Władczyni. Oj, przepraszam, nie wyciszyłem telefonu. Już go wyciszam na szybciutko. Kochany impost, co? Kochany impost. Dobra. Nie ruszaj się. Będziemy próbować zabić tą władczyni. 830. Chyba jej nie dotłuczemy. Dobra, wpadł krytyk. To nie problem. I tak, 913, możemy któregoś dobić. Czekałam na to. Możemy dobić ją. Myślę ogólnie, że na streamach będziemy sobie właśnie tutaj tak walczyć razem. Myślę, że to może być spoko, jeżeli chodzi o takie walki. Oby się taunt jeszcze nie skończył. Ale to ty się broń. Zaraz zdajesz kolejnego krytyka. Mam cię. Ari teraz musi szybko podobijać. 363. Jeżeli wpadnie krytyk, to dobijemy. No i wpadł. Nie, 13, naprawdę? No bez jaj. No bez jaj. Ari już nie zaatakuje teraz pierwsza, niestety. Ale dobra, jak teraz będzie Ari, to i tak dobijemy wszystkich, więc nie jest problem również. I się broń. I tak, Ari, dajesz jednego ulta tu. Teraz mam cię w garści. Tylko to się nie da wyłączyć tych ultów, w sensie obrazów z ultów. Obrazów, sceny filmowej z ulta. Dobra, tutaj zabiliśmy chyba czterech. Nie wiem, ile nam zostało. Ale Ari trochę doświadczenia zyskała pod tym względem. Więc spoko. Dziura jest zbyt mała dla niemal wszystkich, z wyjątkiem małego Poro. Poślij małego Poro. Poro wyściubia nosek z kieszeni Brauma i rozgląda się dookoła. Mały przyjacielu, mówi Braum. Idź, rozejrzyj się i zobacz, czy uda ci coś znaleźć. Na pyszku Poro widać determinację. Najwyraźniej chce, żeby właściciel był z niego dumny. Kontynuuj. Oho. Grrr. Cip, cip, cip. Tam tu wyleci. Poro biegnie wprost z potężne ramiona Brauma. Jego oczka są pełne łez. Co się stało, przyjacielu? Pyta Braum. Chwilę nieporu. Jakimś sposobem Braum jest w stanie przetłumaczyć bezsensowny dźwięk w złożony emocjonalny język. Ach, więc na twojej drodze stanęła bestia. Nie martw się, maluszku, mój Braum. Może uda się wybawić te bestie z dziury i rozwiązać problem naszego małego przyjaciela. Co myślicie? Wodorosty w pobliskich wodach mają wyjątkowo silny zapach. Dobra, czyli tak, musimy przynętę rozłożyć. No dobra. Współpraca 2. Mam zaszczyt być częścią tej misji. Nigdy nie opuściłem błogosławionych wysp, dlatego intryguje mnie myśl, że zobaczę naszych wieloletnich sojuszników za morzem. Mieszkańcy wysp węży są ze wszystkich miar mądrzy. Wykorzystują dary morza, jego obfitość oraz magię. Dużo mówią o swojej bogini na Kagaborosie, więc jestem tym bardziej ciekaw ich pozostałych tradycji i magii. Szybko nawiązałem nić porozumienia z tymi ludźmi, bez wątpienia za sprawą wspólnego głodu, wiedzy i umiłowania słodkich owoców. Przez kilka ostatnich tygodni wiele się od siebie nauczyliśmy. Muszę powiedzieć, że moja pierwsza wyprawa zaiste będzie niezapomniana.
zaczęliśmy dyskutować na temat stworzenia wielkiego dzieła. Świątyni, która zdołałaby wykorzystać magię wysp węży z pomysłowością błogosławionych wysp. Akolita z błogosławionych wysp. Tak wiele powtórzenia. Ale moi kochani, ja wiem, że ten odcinek nie był w sumie jakoś tak zbytnio żywy, żwawy i obfity fabuły, no ale kilka wiadomości poczytaliśmy, więc myślę, że troszeczkę informacji się dowiedzieliśmy. Tak więc jeszcze raz wam dziękuję serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Nadal nie uzyskałem żadnych odpowiedzi na moje poprzednie pytanie z poprzednich odcinków, czyli co chcielibyście zobaczyć na święta, jakiś event czy coś takiego. Ale mam nadzieję, że odpowiecie. Jeszcze raz dzięki wielkie. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.